Na terenie między ulicami Szczecińską i Piłsudskiego trwa przygotowanie do budowy kolejnego w Słupsku marketu spożywczego. Tymczasem niedawno otwarto nowy dyskont przy ulicy Tuwima. Plac między ulicami Szczecińską i Piłsudskiego, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie bazy PKS-u, został już uporządkowany i przygotowany pod inwestycję. Niebawem rozpocznie się tam budowa marketu Aldi. Będzie to pierwszy punkt handlowy tej sieci w Słupsku. Jeśli powstanie, będzie się znajdował w bezpośrednim sąsiedztwie innego dyskontu spożywczego otwarte już jakiś czas temu Biedronki. Niemiecka sieć Aldi w naszym regionie obecna jest od kilku miesięcy. Wiosną otworzyła market w Ustce. Dyskontów wciąż przybywa w Słupsku. Kilkanaście dni temu w centrum handlowym Wokulski rozpoczął działalność sklep sieci Polomarket. Ta polska sieć miała już dwa sklepy w Słupsku na Wolności na 11 listopada. Ostatnie zamknęła 5 lat temu. Tym razem zajęła powierzchnię przy ulicy Tuwima, w miejscu, gdzie jeszcze kilka lat temu funkcjonował dyskont sieci Netto. W regionie Polomarket działa w Ustce i w Kępicach.